W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń opowiemy o sytuacji USDD zarządzanym przez stron. poruszymy wątek współpracy Metamask z Hyperplay oraz poinformujemy Was o integracji Meta z Solana NFT. Witam Was serdecznie na kanale Krypto. Głoszę przynajmniej kolejne dawkę informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, i komentarza. Tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj opłat inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wydarzamy nasze subiektywne zdanie. Tak więc nie przedłużając, zaczynajmy! Heba Foundation ogłasza start programu EcoConnect, organizowanego przez Ledger Walks na sieci głównej Hedera. Ten program umożliwi rozwiązanie najbardziej krytycznych problemów związanych z kompensacją emisji dwutlenku węgla na dobrowolnych rynkach. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który został poświęcony wykorzystaniu sieci Avalanche przez Fundację Lemonade do zapewnienia ubezpieczenia klimatycznego rolnikom. Ekosystem Avalanche nadaje się do przeprowadzenia wszystkich transakcji ze względu na swoją wydajność i niskie opłaty transakcyjne. Kluczowym aspektem jest posiadanie niskich opłat transakcyjnych, ze względu na fakt, iż przesyłane kwoty z tytułu ubezpieczeń klimatycznych są zazwyczaj małymi kwotami. Link do wspomnianego artykułu zostawiamy standardowo w opisie filmu. Binance współpracuje z Digital Monetary Institute. Binance jako członek OMFI udzieli wsparcia Digital Monetary Institute w przeprowadzeniu corocznego raportu Future of Payments, który obejmuje rozporządzenie w sprawie aktywów cyfrowych. Binance BNB Vault zdecydowała się wziąć udział w programie Hashflow Launchpool. Użytkownicy Binance mogą nadal stawiać swoje BNB w BNB Vault, jednocześnie otrzymując nagrody z górniczego HFT. Ze względu na trwającą aktualizację systemu BNB Vault, nagrody HFT Launchpool za pośrednictwem BNB Vault będą dystrybuowane co tydzień, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w artykule załączonym do tweeta. W październiku przekroczono granicę 20 milionów portfeli w ekosystemie NIR. Ten sukces w pewnej części został osiągnięty dzięki Suite Economy, które stało się jednym z najczęściej używanych DApps na świecie. Nil podkreśla, że Suite Economy jest kolejnym krokiem w adopcji kryptowalut. Metaverse Green Exchange oraz Chainlink Labs współpracują, aby zbliżyć do siebie inicjatywy dotyczące zrównoważonego rozwoju na sieci Web2 i Web3. W artykule zawartym do tweeta został wyjaśniony wpływ usługi Chainlink Oracle na przeładowanie kompleksowego pakietu rozwiązań węglowych stworzonego na blockchainie MVGX, Link do artykułu zostawiamy standardowo w opisie filmu. Lithium Finance, czyli pierwszy zdecentralizowany protokół wyceny NFT oparty na inteligencji zbiorowej, zostanie uruchomiony w grudniu na sieci Polygon. Tele przypomina, że oferta Liquidity Pool dla dostawców płynności jest dostępna w ich kampanii. Tele zaprasza do sprawdzenia linku załączonego do wpisu, wykonania zadań i zdobycia nagród. SUI nawiązuje partnerstwo z Glass Wallet. Glass Wallet jest nieobjętym ochroną portfelem stworzonym na blockchainie SUI. TronDAO informuje, że po upadku USD i depagowaniu stablecoinów w czerwcu USDD utrzymało ścisły PEC. TronDAO uruchomiło PEC Stability Module. Za pomocą tokenów USDT, USDC, TUSD i USDJ, stablecoin USDD pozostaje dodatkowo zabezpieczony przez posiadane bitcoiny oraz inne stablecoiny przez TronDAO. MetaMath współpracuje z Hyperplay, aby wprowadzić swój portfel do każdej gry komputerowej. Hyperplay będzie nowym natywnym dla Web3 programem uruchamiającym gry. Hyperplay jest wspierany przez Epic Games Store oraz GOG.com. Binance zadał tokeny ACM, COS, CTSI, DEGO, PSG, BETA, UTK i City do listy obsługiwanych zasobów w Simple and Flexible Products. Crypto.com żegna długie adresy. Kronos ID zostało zintegrowane z Crypto.com DeFi World oraz Wallet Extension. Od tego momentu do przenoszenia tokenów na sieci Kronos wystarczy skopiować i wkleić sam identyfikator Cronos. Kawa Liquidity to pierwszy w historii w 100% konwertowalnej Liquidity Staking Pool. Wspomniany protokół odblokowuje wszystkie postawione tokeny kawa do użytku w protokołach DeFi na kawa network kawa dostarczona do modułów and Boost zwiększa RSO przy zachowaniu stawki. Więcej o Kawa Liquid dowiecie się sprawdzając artykuł dołączony do tweeta. Inkubator gear i launchpad Cedify nawiąza współpracę z Chaining Labs. W artykule załączonym do tweeta został opisany pozytywny wpływ tej współpracy na świat NFT i GameFi. Chaining jest niezwykle szczęśliwe z możliwości współpracy z Deutsche Telekom AG oraz T-Mobile w ramach... T-Challenge Free. Challenge informuje, że uczestnicy tworzą technologię nowej generacji Web3, która wpłynie na miliony klientów 5G. Uczestnicy będą rywalizować o nagrody o wartości 600 tysięcy euro. Instagram oraz Facebook dokonały integracji obsługi Solana NFT. W aplikacji Instagram należy przejść do ustawień klikając w cyfrowe kolekcje i połączyć swój portfel Phantom. Integracja zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom w nadchodzących dniach. Posiadacze karty Binance mogą skorzystać z 10% cashbacku przy pierwszej rezerwacji hotelu w serwisie travela.com. Należy podkreślić, że zwrot jest możliwy tylko i wyłącznie przy dokonaniu transakcji tą właśnie kartą. RAM Network dokonało integracji Phantom, dostarczając niezbędną infrastrukturę do wprowadzenia nowych użytkowników do świata kryptowalut. RAM Network obsługuje ponad 160 krajów z wydajnymi usługami Fiatów Krypto. Już teraz również są usługiwane tokeny Phantom. Avalanche informuje, że Snow raport, za październik jest już dostępny. Avalanche prosił o dokonanie subskrypcji newslettera, aby otrzymywać informacje o najnowszych osiągnięciach i wydarzeniach w sieci Avalanche. Pamiętajcie, że możecie również oglądać kolejne odcinki kryptoogłoszeń, aby również być na bieżąco z wiadomościami nie tylko z tego ekosystemu. Wydaje się, że dyrektor generalny Binance CZ. Złagodził swoje stanowisko w sprawie CBDC, mówiąc teraz, że nie sądzi, aby te stanowiły zagrożenie dla jego firmy lub sektora kryptowalut. CEO Binance powiedział, że CBDC pomogłyby niejako w adopcji technologii blockchain, budowałyby zaufanie w grudnie technologicznych sceptyków. Dodał jednak również, że blockchain to nie tylko kryptowaluty. W zeszłym roku CERN stwierdził jednak, że CBDC nigdy nie zaoferują takich możliwości, jakie dają kryptowaluty. Dziś banki centralne na całym świecie ścigają się w kwestii wdrażania swoich CBDC i nie są postrzegane jako lider na tym polu. Istnieją jednak ciągle obawy, że programowalna waluta cyfrowa da bankom centralnym bezprecedensową kontrolę nad tym, jakie grupy obywateli mogą z niej korzystać. to też władzy wiedzą na temat tego, co kupują konsumenci. W zeszłym miesiącu komentator polityczny Peter Emmanuel Sen podkreślił swoje obawy dotyczące poziomu kontroli rządów nad finansami ludzi. Ludzi, nazywając obecny system globalnym komunizmem, spekulował, że CBDC połączone z cyfrowymi identyfikatorami mogą zostać wykorzystane do rozprawienia się z wrogami politycznymi lub do kontrolowania wydatków. Rewolucja udostępnia możliwość. Płatności kryptowalutami przy użyciu kart debetowych. Klienci będą mogli płacić tokenami za codzienne zakupy. Revolt to globalna aplikacja finansowa, z której korzysta ponad 20 milionów klientów. Teraz rozszerza funkcjonalność swoich kart debetowych o typ płatności kryptowalutami. Na razie usługa będzie działała w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Typ płatności kryptowalutami może zostać aktywowany na każdej z posiadanych kart. Nowa funkcja pozwala przełączać waluty, z których ma pójść płatność uwzględnia także waluty cyfrowe. W ten sposób każdą zwykłą kartę da się łatwo zmienić w aplikacji Revolt w kartę do płatności kryptowalutami. Dowadzona nowość jest odpowiedzią na liczne głosy entuzjastów kryptowalut, którzy nie chcą tylko kupować i przechowywać i sprzedawać swoje tokeny, ale także używać ich do codziennych zakupów. Obecnie Revolt pozwala klientom handlować za pomocą aplikacji blisko 100 tokenami. Klienci Revolt będą mogli korzystać z każdej swojej karty z aktywnym trybem płatności kryptowalutowym do wydawania swoich tokenów na codzienne wydatki. Dla płatności online lub offline kartą Revolt przy użyciu jednej z blisko 100 kryptowalut w trakcie trwania promocji klienci otrzymają dodatkowo 1% cashbacku. Cashback będzie wypłacony w tej walucie, w której nastąpiła płatność. Na przykład jeśli wydatek byłby w bitcoinach, to 1% cashbacku będzie wypłacony również w bitcoinach. FED chce podnieść stopy do minimum 5%. S&P 500 stracił w środę ponad 800 miliardów dolarów, spadając o 2,5% w ciągu dnia po tym, jak rezerwa federalna ogłosiła, że podniesie stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Zdaniem Gary'ego Wagnera, redaktora TheGoldForecast.com, pomimo reakcji giełdy FED nie zakończył podwyżek i zaostrzeń stóp procentowych. Fed zacieśnia się w odpowiedzi na wysoką inflację, która we wrześniu wynosiła 8,2%. Wagner twierdził, że gdyby Fed zaczął podnosić stopy procentowe w 2021 roku, można było uniknąć ekonomicznego bólu. Złoto, którego cena obecnie kosztuje blisko 1630 dolarów za uncję, spadło o 10% w ciągu roku. Wagner powiedział, że z powodu niepewności inwestorzy uciekają do dolara amerykańskiego, który jest postrzegany jako bezpieczna im przystań. To w połączeniu z rosnącymi rentownościami wywarło presję na spadek cen złota. Kursy kryptowalut w tym Bitcoina, po ogłoszeniu komunikatu o podwyżce stóp o następne 85 punktów bazowych, zareagowały spadkiem. Cena Aptos spada od dnia 23 października. Wydaje się, że Aptos jest w ostatniej fazie korekty, co może spowodować wybicie z obecnego obszaru wsparcia. Analiza techniczna akcji cenowej Aptos pokazuje spadek wewnątrz opadającego kanału równoległego od osiągnięcia szczytu na poziomie 10,33 dolarów w dniu 23 października ruch w dół doprowadził do dołka na poziomie 7,12 dolarów w dniu 2 listopada. Dołek i następujące po nim odbicie posłużyły do potwierdzenia horyzontalnego obszaru 7,15 dolara jako wsparcia. Spadające kanały równoległe zazwyczaj zawierają struktury korekcyjne, co oznacza, że ewentualne wybicie z nich jest prawdopodobne. Jeśli do niego dojdzie, to najbliższy opór dla Aptos znajdowałby się na poziomie 8 dolarów i 34 centów. Jednak pomimo odbicia cena Aptos nie zdołała jeszcze wybić się powyżej środka kanału. Osiągnięcie tego byłoby znakiem, że spodziewane jest ewentualne wybicie. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji i komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!